Mam przyjemność zaprezentować Wam serię kołowrotków spinningowych firmy DAM. Jest to seria klasy premium Quick 6. W obrębie tej serii mamy 4 kołowrotki, 4 wielkości kołowrotków spinningowych 1000, 2000, 3000 oraz 4000. Są to kołowrotki, które wyposażone są w 10 łożysk, mają bardzo precyzyjny węglowy system hamulca, który jest uszczelnianym systemem węglowych tarcz, które nadają bardzo precyzyjny i gładki posuw szpuli w momencie, kiedy mamy zaciętą rybę, jak i też spora regulacja pokręta pozwala nam dostosować bardzo precyzyjnie to, w jaki sposób chcemy, aby ten hamulec nam pracował. Wszystkie kołowrotki klasy premium dodatkowo posiadają wlot konserwacyjny. W momencie, kiedy zamoczycie ten kołowrotek, trzeba uzupełnić smar. Mamy taką możliwość. Nie jest to za gruba sztuka. Już jest na powierzchni. Ale patrz, najpierw uderzył, to wbiłem w ten zaczep, a teraz w tym samym miejscu pyknął, cyknął. Tak można zaprezentować też rybę, czasami. Pięknie. Ciekawą innowacją, którą wprowadził również do swojej linii kołowrotków DAM, jest system antypoślizgowej szpuli, który pozwala nam zamocować pierwszy zwój bardzo stabilnie na szpuli, który się nie obraca, jak również też marker z zaznaczenia tutaj nawoju szpuli, czyli pozwala nam uzyskać tą optymalną ilość żyłki, która tutaj powinna być nawinięta, tak żeby odległość rzutu, jak i też precyzja była jak najwyższa. Kołowrotki serii Quick 6 to połączenie doskonałego wyglądu, elegancji czarnego koloru wraz z czerwonymi wstawkami, które idealnie pasują również do kilku modeli wędek obecnych w firmie DAM, m.in. topowej wersji wędki FZZ1, która również posiada karbonowe właśnie wstawki. Bardzo ładnie to razem współgra. Dzisiaj mieliśmy okazję testować drugi kij, również utrzymany w tonacji koloru czerwonego, jak i czarnego, FZ Intense. Jak widzicie, ten model doskonale tutaj współgra estetycznie właśnie z takim modelem wędki. Ładnie strzelił. Wyskoczyła guma z zaczepu. Delikatnie podbiłem i poprawił. Ładnie, ładnie uderzył. Mam założonego Shadster Power Taila. O, ale ładnie wziął. To jest taki riperek, klasyczne kopytko można powiedzieć. 50-taczek, piątaczek, ale w ładnej kondycji, piękne łuseczki, kolorki. Ładnie się prezentuje do kamery, jeży się pięknie. Wypuszczamy. O, proszę. Uzupełnieniem serii Quick 6 jest model 4000 wykonany do metody. On jest opisany jako Quick 6 4000 FD Method i różni się on od kołowrotków spinningowych pojemnością szpuli. Jest to bardzo płytka szpula, która mieści w tym momencie około 120 metrów, średnicy 0,14. Polecany jest do nas do wędkowania metodą właśnie z użyciem plecionek, jak również dla osób wędkujących na bardzo cienkie żyłki, na przykład polujących za białą rybą, na wzdręgi bądź jazie, kiedy naprawdę nie potrzebujemy tego podkładu i wystarczy nam, że nawiniemy sobie szpulkę 100-metrową żyłki. Model do metody jest wyposażony dodatkowo w dwie opcje rączek uchwytów. Mamy pojedynczą rączkę, jak i rączkę podwójną, w zależności od tego, jaki użytkownik będzie chciał wykorzystywać swój kołowrotek. Nic nie dużego, ale...
szopkę brania, dwa ziarna kukurydzy na włosie. Pikarek pięknie zasygnalizował to branie takiego oleszczyka. Niezbyt duży. Kolejną rzeczą, którą warto wspomnieć o kołowrotkach Quick, to to, jeżeli odnajdziecie je w sklepie, na półce sklepowej bądź na jakiejś ekspozycji, do nóżki kołowrotka będzie przymocowana karteczka. Karteczka, która będzie Was bardzo szybko informować o tym, jaki to jest kołowrotek, jakie ma parametry, jeżeli chodzi o ilość łożysk, o siłę hamulca, jak również o swoje przełożenie. Dodatkowo w każdym opakowaniu do naszego kołowrotka znajdziecie podkładki. Podkładki, które możecie wykorzystać do tego, żeby korekcjonować pozycję nawoju, żyłki czy plecionki. Generalnie wszystkie kołowrotki powinny nawijać tą plecionkę prosto i tak są nasze kołowrotki również fabrycznie ustawiane, ale jeżeli zauważycie, że kołowrotek nawija żyłkę bądź pod kątem, bądź formuje stożek, wtedy możecie dokonać tej korekty właśnie nakładając te podkładki. Instrukcje do tego znajdziecie w opakowaniu kołowrotka. Kołowrotek bardzo ładnie pracuje, bardzo dobrze zwija cienką plecionkę, masz pulę dalekiego rzutu, dzięki temu rzuty są dalekie i precyzyjne. Dobra, wyjmę go, wyślizgiem, nie wchodzę jakieś karto. Troszkę utytłanych piasków. Z tej strony mniej jest upaćkane. Na torebko, papa.